Ostatnia działająca w Bytomiu kopalnia zostanie zamknięta szybciej niż planowano. Decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa po marcowym wypadku. Bobrek będzie fedrował do końca 2025 roku, a miał do 2040. Górnicy będą mieli zaproponowane urlopy lub przeniesienia. Skarżą się jednak na brak konkretów ze strony zarządu. Rozmawiała z nimi Karolina Komada. Rozczarowanie i zaskoczenie to reakcja górników na decyzję o wcześniejszym zamknięciu kopalni. Takie emocje towarzyszą strajkującym, którzy po porannym spotkaniu z zarządem kopalni twierdzą, że nie dowiedzieli się niczego nowego. No, w ogóle my się tego nie spodziewali. To trzeba czekać na jakieś pewne informacje, bo na razie wszystko jest tak, że nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą na 100%. Nie wiem na czym stoi. Ja dzisiaj muszę przyjść na długo do roboty jeszcze. Dla pana Krzysztofa to nie pierwsza taka sytuacja. W górnictwie od 4 dekad już 4 razy zmieniał kopalnię. Miał nadzieję, że KWK Bobrek to będzie jego ostatnie miejsce pracy. Ale tak, bo całe życie dziadki, pradziadki wedrowali po kładach 500, tak? To pieniądze, jak to się mówi, tak? I szło, teraz nie idzie. No powiedz mi pani, a wtedy nie mieli takiej technologii, jak tam budowali w drzewie wszystko, tak? I szło, teraz nie idzie. Decyzja o zamknięciu kopalni Bobrek wynika z bezpieczeństwa. 26 marca w jednym z drążonych chodników doszło do wstrząsu. Przebywało tam 14 górników, jeden z nich zmarł. Jest typową pracą i obowiązkiem Urzędu Górniczego, ażeby stawiać warunki dla eksploatacji pewnych partii złóż. W kopalni Bobrek jednoznacznie powiedziano, że jest część złoża, którą można w ocenie Urzędu Górniczego bezpiecznie wybrać do końca roku 2025 i to będą fedrowali. A ta cała reszta już jest ekstremalnie niebezpieczna ze względu na tąpania. W czwartek 27 czerwca zarząd spółki Węglokoks Kraj poinformował w liście do załogi, że po uzyskaniu negatywnej opinii komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych została podjęta decyzja o likwidacji kopalni. Zamknięcie kopalni nie jest jednoznaczne z utratą pracy. Planowane są alokacje pracowników, planowane są urlopy górnicze i inne działania osłonowe. Ministerstwo Przemysłu jest w stałym kontakcie z władzami miasta, z władzami spółki. Proces związany z zakończeniem eksploatacji jest monitorowany na bieżąco. Zarówno władze miasta, jak i władze spółki mogą liczyć na pomoc i wsparcie Ministerstwa Przemysłu. Kopalnia Bobrek to ostatnia kopalnia w mieście z ponad 100-letnią tradycją.